Jaki mamy temat? Nie mam bladego pojęcia, to jest... Nie mam bladego pojęcia, taki temat. Okej. Ja pierdolę. Skąd ja się tu w ogóle wziąłem? Jestem w pierdolonym błędzie, wczoraj byłem w Disneylandzie. Dzisiaj siedzę sobie na kępie. Nie wiem skąd ja się tu wziąłem. Wszędzie pachnie ziołem. Nienawidzę tego zapachu. Przyjechałem tutaj po to, żeby kurwa pić, nie brać żadnych machów. Cześć to chłopaku. Było coś o czerwonej czapce. Nie wiem skąd ja tu się wziąłem. Byłem przecież wczoraj w Disneylandzie. Jestem kurwa przecież taki głupi, bo przysiadłem sobie ziomek w czapce Goofy. Jak tu wpadam ziomek, to się dobrze rozkręcam. Co ten gej tu robi? Nie mam bladego pojęcia. Kurwa rozkwiń, co tu robi ten pedał? Nie wiem, ale w sumie kurwa to go jebać. W sumie ziom, nie mam bladego pojęcia. O co chodzi ziom, zaraz blanta se tu skręcam. I o co chodzi, nie mam bladego pojęcia. Możesz wypierdalać albo oklęknąć do pęta. Właśnie tak, a ja sobie tu skręcam. I ziomek potem, a nie mam bladego pojęcia. Co tu robi kurwa ta kupa gówna? Jaram sobie skręta, a ty się kurwa wykurwiaj. No. 30 sekund bez tematu Goofy. Bez tematu Goofy? Nie można mówić Goofy. Jak nie będę mówił Goofy, to się kurwa ziomek zacznę na tym kępie kupić. Kupa gówna to jest na twojej głowie. I nie mam żadnego pojęcia, co ja teraz powiem. Weź się ziomek zgarnia. Siedzisz pod namiotem, alkopoligamia. Nikt tutaj nie jara, wszyscy piją wódę. Melanże są grube. Wczoraj ziomek ze dwa razy se szygałem. Gdzieś się znalazłem i gdzieś być miałem. Dobrze tutaj wpadam, ziomek, wiesz jak jest. Z jednej strony MC, z drugiej strony pies. Właśnie tak, jebany pedał. Wiesz o co chodzi, przyszedłem by go rozjebać. Wiesz o co chodzi, ziom, miało nie być głupi. Ale co innego, kurwa, nic się nie rymuje z Goofy. Właśnie tak, chuj ci w dupę. Jadę sobie tutaj z Goofem i z Buchem. Właśnie tak, ziomek, tutaj po buchsku, powolutku, wiesz. Jebać New School. I właśnie tak, i ciebie też jebać. Z jednej strony MC, z drugiej pedał. Czy uważacie, że w tym barwnym starciu wygrał Kadawa? Czy Łukasz Lipski? Jeszcze raz, Kadawa? Czy Łukasz Lipski? Jak dla mnie dość równo, to jeszcze raz. Chwilę, jeszcze raz się zmobilizujcie teraz. Kadawa? Czy Łukasz Lipski? Ja myślę, że ostateczne zapytanie, bo teraz rzeczywiście głos przeważył. Ale skupmy się! To jest ważna sprawa, żeby zdecydować, kto tu będzie lotu. Całkie jeszcze 3 dni. Czyli, czy wygrał po prawej stronie przedstawiony tu... Dawa. Dawa? A może filantrop Lipski? Myślę, że należałoby dograć to spotkanie. Tak, i może temat niech wymyśli Krycha. Weź tam do niego... Krycha! Krycha, przepraszam, że znowu przeszkadzamy. Ale powiedz 2 słowa, które ci pierwszą... Najebani na kępie. Krycha, stać się na więcej, nie? Krycha teraz nie ma wizji, nie? Ale jeszcze przyjdzie i opowie to i owo. Tymczasem w poszukiwaniu tematu... Ja? Co masz? Dawaj. Tatuażyk. Myślę, że słowo klucz, jedna dogrywka, jedno ostateczne rozwiązanie kwestii tatuażyków. Zmieniamy kolejność i jademy po 30 sekund. Wiem, że latara jest ciulska, że wszyscy zdechnięci, więc ostateczne pytanie, co by nie było jakichś ofiar niepotrzebnych. Bitwa o kęp! Jak zdrowie! No,
to najważniejsze, to najważniejsze. Wracamy, tatuażyk 30 sekund. Majka udaj. Tatuażyk, ej, bo nie słychać. W ogóle mnie nie słychać. Chętnie bym się ziom najebał dzisiaj. Bo był chętnie temat tatuażyk. Taki bym se zdrowy, już bym kurwa gówno ważył. Ale ważę sobie ziomek te 2 kilo. Trochę mi się na tym skępie przytyło od tej wody. Chodzę sobie w kurwę gruby, jestem gów. Tak mam kurwa ziomek na drugi. Ale sobie ślubę, której nie mam. Wodzem się kurwa zgubił, siema. Właśnie tak o co chodzi ziom, wiesz, siema. Nie muszę wstawać, żeby go rozjebać. Wiesz o co chodzi, wpadłem tu na siedząco i rozpierdolę cię jak tutaj siedzę, mordo. Wiesz o co chodzi, wpadłem tu sobie usiąść i kurwa polecę z tym kufim na grubo. Yo, cioto, sprawdź jak tu jadę. Nie muszę wstawać i tak już cię rozjebałem. Yo, i to jest fajne. Lecę tu dalej i palę sobie gandę. Czy uważacie, że w dogrywce i tylko dogrywce lepszy był Kadawa? Czy Łukasz Lipski? Jeszcze raz, Kadawa? Czy Łukasz Lipski? Mi się wydaje, że Kadawa trochę do nas. No tak, tak nie wydaje się, w sensie ścisłym to było głośniej. Natomiast jest niesmaczony wykorzystaniem tematu. Mam nadzieję, że walka będzie trwała dalej, w większym larmie i większym rozpoznaniu terenu.